Za sterami śmigłowca siedział Mariusz Możdżeń, doświadczony były pilot wojskowy. Od 4 lat lata dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Dla pilota śmigłowca ratowniczego to trudne warunki tutaj? Tak, jest tutaj dużo różnych pojazdów i ludzi, zwłaszcza takich elementów, które łatwo pęd powietrza od wirnika może poderwać. No i lampy wysokie, no to trochę utrudnia, a musimy podchodzić zgodnie z wiejącym wiatrem, czyli lądowanie odbywa się pod wiatr. Czyli pilot musi mieć tutaj oczy dookoła głowy, wprost. Tak, oczy dookoła głowy i oczywiście cała załoga wypatruje rzeczy, elementów niebezpiecznych, które mogą tutaj nam przeszkadzać. Czy może dojść do sytuacji, w której pan odmawia lądowanie, bo jest niebezpiecznie dla pana, dla załogi? Tak, mogą być takie sytuacje, ale wtedy staramy się wybrać inne miejsce, najbliżej miejsca zdarzenia, tak żeby nie utrudniać zespołom pracy i ewentualnie dotarcia pacjenta do śmigłowca. Ćwiczenia, jak one oddają według pana realizm tej sytuacji? Mogę powiedzieć tylko od swojej strony, że oczywiście działamy tak jak według procedur, dostajemy wezwanie i przylatujemy na miejsce zdarzenia, oceniamy jak to wygląda, podejmujemy miejsce, wybieramy miejsce do lądowania i lądujemy. Kiedy ma pan więcej lotów? Teraz wiosną? Nie ma reguły, to w zależności od dnia. Czasami nie ma wylotu, a czasami mamy po 6. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.